Zalecam ostrożność. Rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. Dobrze powiedziane. Nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony. Walczył o swoje przetrwanie. Ilu żołnierzy już padło? Więcej rebeliantów niż wyznawców. Chachebanu chikin topikonob. Chenhumpel bateliluch helbe shunahe. Beishan in tugul. Minano nukolov, malov. Yetel mishuts kansanilobi. Tokili uhets tantike. Beili kun uchulo. ¿Hachuajel un bintón utzil huaminán cuculcántic huignalone? Ta wiązka trzcin z liną i kamieniem służy jako kalendarz. Zwykle odzwierciedla okres 52 lat. Opisuje coś, co jest blisko. Stoją do siebie plecami, dwaj towarzysze broni. Leżę u stóp tego, który strzeże zacienionego węża. Udzili gdzie lunaty guja kunachu nurato. Basz kutasik. Chis bek mahesh menoh ka Wytrzeszczone oczy, kły to Tlaloc. Aztecki bóg deszczu i burz. Przy łagodniejszym usposobieniu jest również bogiem wody i płodności, dającym życie i pożywienie. Ale z drugiej strony jest też odpowiedzialny za pioruny, grat i inne niszczycielskie aspekty wody, w tym erozję, co wiąże się z jaskiniami, sadzawkami i źródełkami. Co dziwne, mieszka we wnętrzu góry. Jego ptakiem jest żuraw, ale jest też kojarzony z takimi zwierzętami jak ślimaki, żaby i inne płazy. Myślisz, że będzie więcej tych powstań? Dzień targowy nie może się przez to normalnie odbywać. Jestem pewna, że wkrótce dojdzie do rozwiązania konfliktu. Cóż, mam nadzieję.
del tambaleo. Vale, mis balones. Pincajutik, guajay tultilegioni. Pincajut guapos. Dominguez pojmał Unuratu. I pojmani buntownicy na pewno stracą ich dla przykładu. Boże, co za bałagan. Mam cię! Laro, wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Ezri. Jeszcze jedno. Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć, no i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze... Zrozumiałam. Nie mam na to miejsca. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Te ozdoby uszu są w idealnym stanie. Zawierają rzeźbiony wizerunek skrzydlatej bestii z wyraźnie widoczną trąbą i z pochodnią lub laską w dłoni. Taka biżuteria jest symbolem bogactwa i dobrobytu. Może nawet należała do kogoś z królewskiego rodu? Nie mam na to miejsca. Ha, ten jest kiszpan. Lety wasz kujuczun ty maszą kujak. Ta drewniana broń jest niemal idealną repliką współczesnego karabinu. Rzemieślnik, który ją wykonał, musiał mieć doskonałą pamięć albo coś na wzór. Może broń ukradzioną trójcy? Tato, nie możesz mnie zostawić! Proszę! Ty tam, dziewczyno! Odsuń się od tych drzwi! Twój ojciec jest rebeliantem i zginie za to, co zrobił! Tato! Kocham
To na pewno Kajara, dziewczynka, o której wspominał Etli. Czy w tej celi jest Hakan? Muszę znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Może ci rebelianci odpuszczą, kiedy zobaczą, co ich czeka, jeśli zostaną złapani. Nie będę miała gdzie się podziać. Szkoda, że ta mała dziewczynka zostanie dzisiaj osierocona. Ale może ta egzekucja będzie wystarczającą przestrogą? Ci rebelianci zagrażają harmonii w Paititi. Niektórzy uważają, że życie w harmonii możliwe jest tylko w górnym mieście. Z całym szacunkiem, Ahau, ale nie wybrałem tego życia. Było podarunkiem od bogów. Każde życie jest darem. Nie będę... Przepraszam, Ahau. Proszę, nie rób mi krzywdy. Chciałam tylko pożegnać się z ojcem. Nie zrobię ci krzywdy, Kajaro. Jestem po stronie rebeliantów. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel Etli powiedział mi, żebym ci pomogła. On naprawdę? Tak. To może opowiesz mi, co się stało. Mój ojciec uważa, że Kukulkan odpowiada za śmierć matki. Powiedziałam, że nic nie przywróci jej życia, ale nie słuchał. Próbował zabić Kukulkana, a teraz zginie i zostanę sama. No już, już. Będzie dobrze, malutka. Może jakoś wam pomogę. Naprawdę? Na placu są inni rebelianci. Oni też chcą pomóc, ale za bardzo się boją. Może ich przekonasz? Zrobię, co w mojej mocy, Kajaro. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby odebrali ci ojca. Dzięki, Ahau. Mów mi, Lara. Nie bój się. Jestem po stronie Unuratu. Próbuję uwolnić więźnia i potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, ale straż nas zabije, jeśli zbyt się zbliżymy. Zrobię swoje, jak się nimi zajmiesz. To nie do pomysłu. Znam człowieka, który ma być dzisiaj stracony. To Hakan, rzeźnik z Dolnego Miasta. Rozumiem. Czyli człowiek, który ma zginąć, jest twoim przyjacielem. Próbował zabić Kukulkana. Nie zadaje się z mordercami. Nawet z niedoszłymi. Skoro nie jest twoim przyjacielem, to dlaczego tak cię to poruszyło? Wstyd mi, że należy do gildii kupców. Jest czarną owcą, za którą świecimy oczami. Muzyku, uracz nas dźwiękami swoich instrumentów. Ahau, szykujemy egzekucję. Wiesz, że to w tym momencie zakazane. Wybacz, Ahau, ale nie jesteś zaniepokojona? Zaniepokojona? Czym? Kukulkan zabiera ostatnio tylu ludzi, by złożyć ich w ofierze. Nie tylko rebeliantów. Cóż... Uważasz, że za dużo tu śmierci? Wiem, czym trzeba zapłacić bogom, żeby słońce nie umarło, ale... Nie przejmuj się. Ta fala śmierci niedługo się skończy. Zaufaj mi. Bądź zdrowa, Ahau. Podobają ci się egzekucje? Egzekucje? Oczywiście, ale na razie musisz wstrzymać modły. Chcę uwolnić więźnia, ale nie mogę zrobić tego sama. Musisz być tą Ishiki, o której mówiła Unuratu. Musi być. Jak będzie bezpieczny, zapomogę ci z drzwiami. Czy możesz zagrać dla wysłanniczki bogów? Będziemy zaszczyceni. Jeszcze muzyka? Będzie tak się, czy nie? Jak pozbędziesz się strażników, zrobię swoje. Nie było problemów. Teraz jest bezpiecznie. Pomóż mi otworzyć drzwi. Tak, musimy ruszać. Ach, za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. To nie zadziała. Trzeba przytrzymać obie dźwignie, jeśli mam to w porządku. Poszli już. Musimy działać. Szybko.
chcesz, kapłanko? Nie przejmuj się, jestem z tobą. Nie mam przyjaciół, którzy wyglądają jak ty. Zaufaj mi, jestem po twojej stronie. Twoja córka na ciebie czeka, możesz iść? Kajaro! Cholera! Kajaro, leć! Poszukaj bezpiecznego miejsca, znajdę cię! Jakoś nas stąd wydostanę. Już sobie przypomniałem. Tembi. Trzymaj się blisko. To są stare koszary. Tędy. Kajaro, już idę. Nie zamierzam. Razem możemy przesunąć ten głaz. Dziękuję za wskazanie mi drogi. Pomogłeś mi. Nie w tym. Mówię o drodze do tego, co ważne. Do córki. Proszę, ten nóż należał do mojej żony. Miałem nim zabić Kukulkana. Teraz mi niepotrzebny. Przykro, moje dziecko. Niech nacieszy tobą oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Chodź, wracajmy do domu. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Tylko wywyższeni i wiedzący wejdą na świętą ziemię. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Możesz wejść. Jeszcze zamierzasz ciągnąć tę komedię z rebelią. Nie zwyciężymy i nie przestaniesz być zagrożeniem. I mówisz mi to prosto w twarz?
Wiesz, że jestem... Amaru, pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z was. Tak. To dlatego mnie aresztowałeś? Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi. A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak. Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem. Zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko. Ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem. Inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni. I stanowczy. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę Kukulkana? Czy raczej Trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Paititi. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Odszukam tę skrzynię i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? Weźcie ją. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. Co? Po prostu zmarnowałaś życie, szukając w swoim miejscu. Zostaw mnie. Kolejna grupa dzieci jest w drodze do Kan. Płyną parostatkiem. Z dziesięciorga, które wysłałem, miej proszę oko na Amaru. Jest najbardziej obiecujący. Często jednak popada w posępność i skarży się, że tęskni za bratem. Sugeruje przygotowanie dla niego specjalnego planu nauczania, żeby był zbyt zajęty, by tęsknić za domem.
Cienie ciągną się długie i ciemne. Góra czarna jak noc pogrąża się w żałobie, gdy obcy, bladzi mężowie kończą krótkie, lecz niezmiernie produktywne życie Kaju i Kapaka, którego pragnienie wielkości przypięło mu to miasto do ramion i pociągnęło je w górę, który o nic nie prosił poza tym, żeby Inti ogrzewał mu czoło przy pracy, w potokach, na polach czy w cegielniach. Kajuja Kapak zawarł umowę z obcymi mężczyznami. Oddał swe życie, byśmy zachowali swoje, na wolności, ale pod władzą mężów z odległych krain. Żona Inti, córka Wirakoczy i matka założycieli Imperium Inków. Zapewne to kolejny artefakt wymuszony od mieszkańców Paititi przez sektę. Aby nie zaburzyć i tak delikatnej równowagi, wszyscy członkowie trójcy mają przestrzegać następujących przepisów. Ograniczyć wyjścia do miasta. Jeśli nie da się uniknąć wyjścia z ośrodka, zawsze mieć na sobie strój sekty. Nie nosić współczesnej broni. Kiedy to możliwe, unikać bezpośredniego kontaktu z miejscową ludnością. By zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się zarazy w Paititi, Chika niniejszym czasowo zakazuje wszystkim mieszkańcom opuszczania miasta. Wszystkie osoby znajdujące się obecnie poza granicami miasta mają zakaz wstępu. Paititi wciąż dochodzi do siebie po ostatniej epidemii i wszelkie nowe ogniska zarazy mogłyby zakłócić i tak niepewną równowagę. Z rozkazu sekty Kukulkana. Czarno-żółty pas na twarzy wskazuje, że jest to Tezcatlipoca, bardzo ważny bóg w wierzeniach Azteków. Spróbuję przypomnieć sobie wszystko, z czym był kojarzony. Jaguary, huragany, nocne wiatry, nocne niebo, ziemia, północ, czary, piękno, kuszenie, przywództwo, wojna, spór, ogólnie konflikty międzyludzkie i oczywiście obsydian i wróżenie. Zamiast prawej stopy często ma kawałek odbijającego światło obsydianu, którego Aztekowie używali jako luster, a lustrami posługiwali się w szamańskich rytuałach i przy przepowiadaniu przyszłości. Tezcatlipoca dosłownie znaczy dymiące zwierciadło. Pierwsi przyszli miejscy kapłani, albo raczej szamani, jeśli rozróżniamy pogan i tych, którzy działają w świetle Pana. Pierwsi słuchali, pierwsi usłyszeli o stanie zewnętrznego świata. Kilku z nich poczuło się wówczas kompletnie oszukanych i poprosiło o ochrzczenie. Rozumowali zresztą słusznie, że błędnie pokładali wiarę i zaufanie w tradycyjnych bóstwach tych krain. Jak powiedział jeden z nich, jeśli wasz Bóg przywiódł was tu, na drugi koniec świata, to musi być najpotężniejszy, a tylko głupiec nie chyliłby czoła przed taką istotą. Nauczymy tych szamanów angielskiego, a oni będą uczyć mieszkańców Paititi. Kukulkan proponuje mi wstąpienie w szeregi kapłanów. Panteon mieszkańców Paititi to mieszanina kilku kultur. Muszę poznać ich rytuały i wierzenia i dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać ich bogów przeciwko nim.
Ci z drugiego brzegu są chytrzy i inteligentni. Nie wątpię, że miasto wkrótce zjednoczy się pod władzą Kukulkana. To jest Tonatiu, bóg słońca i władca azteckiego nieba, zwanego Tollanem. Był dosłownie samym słońcem, a dokładnie piątym słońcem panującym w piątym okresie po śmierci czterech poprzednich słońc. Aztekowie wierzyli, że muszą regularnie składać mu ofiary, bo inaczej nie zechce przesuwać się po niebie. Był silnie kojarzony z orłami, co specjalnie nie dziwi, i często przedstawiano go z ich piórami oraz bronią w rodzaju strzał i tarcz bądź instrumentami przeznaczonymi do składania ofiar z ludzi. Jona, wiem, gdzie ona jest. Wchodzę. Dobra, już idziemy. Poczułaś wcześniej wstrząs? Tak, byłam wtedy w cenotę. To był wstrząs wstępny. Zbliża się trzęsienie ziemi. Musimy się śpieszyć. Tak, po uwolnieniu Unuratu wszyscy ruszymy szukać skrzyni. Więcej nie uniosę. Przykro mi, ale nikt nie może wejść. Powtarzam, Kukulkan chce, aby odizolować więzienie. Nikt nie może wejść i wyjść. Ha!
jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. To miejsca. Miasto jest tak silne jak jego uprawy i ludzie. Mamy tutaj kontrolę nad wodą i nie musimy już polegać na kapryśnych deszczach.